Wszystkich dzieci na całym świecie, moi kochani, bo dzisiaj we Florencji koło Jurzy, gdzie sanktuarium, przybyło dużo dzieci, młodzieży i w ogóle cudownie. Między innymi przybyli z różnych krajów. Były dzieci, nawet nie uwierzycie, które niektóre urodziły się nawet w Wietnamie. Były tutaj spod różnych części Polski, no ale też i z Francji. Mamy tutaj z... Właśnie obok Paryża mieszka nasza Kamilka już nie pierwszy rok z mamusią. Pozdrów wszystkich, pomachaj, pomachaj wszystkim. Tak, Kamilka ma... ile masz lat, Kamilko? Cztery. No właśnie, jesteś drugi, to chodź tutaj jeszcze. A może my tu razem jeszcze. Piotruś też będzie pomagał. Ja mam taką katechezę dla dzieci. Bardzo piękną. Nie wiem, czy wy możecie powiedzieć tu we Florencji, jaki tu jest święty. Jaki to jest święty? Święty? Szar? Pan. Jak ma na imię? Szar? Pan. Szarben. Szarben. Piotruś ma 6 lat i teraz. No i teraz ja dzisiaj dałem Tobie Matkę Bożą. Jaka? Pokaż Matkę Bożą. I Ty też, nie? To jest Matka Boża z Meczugorje. I będziecie nosić, tak? Tak. Bo Matka Boża przede wszystkim kocha dzieci. A jakie dzieci powinny być? Co powinny dzieci... Grzeczne. Grzeczne. Powinny się modlić, tak? Słuchać mamy. A no właśnie. A czy modlicie się? A taty? Modlicie się? Modlisz się, tak? Ja tak. A jaką masz taką ulubioną modlitwę, Kamilka? Jaka? Aniele. No powiedz. Powiedz dzieciom, jak można rodzicom, które nie uczą rodzice dzieci modlitwy. Powiedz modlitwę. Aniele? Aniele Boże. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we mnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Cześć, bądź duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Amen. Do żywota wiecznego. A więc my nie mamy tylko tu życie, nie? Ale jest jeszcze nie do nieba. Gdzie idziemy? Do nieba, nie? Tak. I tam są aniołowie i wszyscy. A Piotruś, co by powiedział? Jaką modlitwę? Po Twoją obronę. A uciekamy się z Święta Boga Rodzicego. A sobie ktoś wam nie nadać i nie gorczyć. Od sobą pomacać, ale podstalać Jezus swój wód. Raz ma zawsze wybawiać. Wolną falę w mojej błogosławiona. O Pani nasa, orędowniczko nasza, błogosławniczko nasza, podstrzycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swoim nas polecaj, synowi swoim moim synu nas odwal. Oddawaj. Dobrze, także pięknie. Biją brawa oni wam wszyscy. No, dlatego teraz, dla was teraz błogosławieństwo. Chodźcie tutaj, dajcie główki tutaj. Jednym dam na tą rękę i na tą. Teraz błogosławieństwo dla dzieci. Ja chcę powiedzieć wam, rodzice, błogosławcie często wasze dzieci. Właśnie, zwłaszcza gdy idą do spać, czy w ciągu dnia. O, to tu idą kolejne. Chodźcie tu bliżej, dzieci, chodźcie. Chodźcie, zobaczcie ile do Florencji. Błogosławcie dzieci, bo one potrzebują tego błogosławieństwa, bo diabeł też atakuje dzieci. Woła inne dzieci. Dlatego te błogosławieństwo niech stąpi na was, na wszystkie. Okej. Okay. A co teraz? A znacie taką pieśń? Kamilka, ja was nauczę prostej pieśni do Matki Bożej, bo ona tu jest. Ave, Ave Maria. Powtórzcie. Ave, Ave Maria. I ona się śpiewa tak prosto. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Kto sam? Ty? Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. A Kamilka za wszystkie ci wraca. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. To koniec takiej katechezy. Zróbcie znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kamil ma już powołanie do kapłaństwa. Piotruś znaczy się Kamilka. Dobrze, no to dlatego idźcie teraz już.
Dobrze, przyjeżdżajcie do Florencji koło już, prawda? Z dziećmi.